po prezentacji indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski odbyła się debata, w której brali udział dwaj bankowcy, przedstawiciele banków komercyjnych z kapitałem zagranicznym, ale także przedstawicielka firmy zagranicznej technologicznej. I proszę powiedzieć, bo jak pan słucha tej debaty, proszę powiedzieć, czy gdyby oceny, które słyszał pan podczas tej debaty, spełniły pana oczekiwania po prezentacji tego indeksu? Czy inwestorzy biorą pod uwagę to, co państwo reprezentowali? Znaczy, myśmy przesłali materiał, który został przedstawiony publiczności wcześniej, więc oni byli do tego przygotowani. Dla mnie te wypowiedzi były bardzo interesujące, choć różne, i w różnym stopniu odnosiły się do tego materiału analitycznego, który przedstawiliśmy. Ale jeśli pan pyta na przykład o wypowiedzi dwóch prezesów banków, to mogę powiedzieć, że w mojej ocenie ich wypowiedzi w dużym stopniu potwierdzały wnioski, które wynikają z naszych analiz. Oni opisywali to ze swojej perspektywy, czyli patrzyli na to nie jak analitycy, czyli tak jak my, jak eksperci, patrzyli na to jako ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, kierują dużymi instytucjami finansowymi. To było dla mnie bardzo ciekawe i potwierdzająca wyniki naszych analiz rozmowa, w dodatku dodająca wiele takiego szczegółowych odniesień, więc ja byłem bardzo z tej debaty zadowolony. Ze wszystkich głosów od razu chcę powiedzieć, nawet z tych, które jakby stawiały dodatkowe pytania, czy nawet znaki zapytania. No właśnie, ale słuchając przedstawicielki firmy technologicznej, która to inwestuje w rozwiązania chmurowe, odniosłem wrażenie, że akurat ten inwestor nie brał pod uwagę tych kryteriów, które były przez państwa badane. Od razu chcę powiedzieć, że ten inwestor, szczególny inwestor, czyli wielka korporacja amerykańska, z punktu widzenia analiz, które my prowadzimy, co zresztą zostało powiedziane przez jedną z uczestniczek tej debaty, wprost, jest w szczególnej pozycji, bo korzysta, mówiąc inaczej, z ochrony prawnej i z ochrony prawno-politycznej Stanów Zjednoczonych. I nikt nie zlekceważy w naszym przypadku roli tego inwestora. Zresztą jestem przekonany, że to, co nazywam ochroną prawną, ma spełnione. Niektórzy inwestorzy zagraniczni, wchodząc do Polski ze swoimi inwestycjami, starają się od początku zabezpieczyć na ewentualność ryzyka prawnego w naszym systemie, tak, żeby wszelkie potencjalne spory były rozstrzygane przez sądy międzynarodowe lub sądy, które będą ich chroniły. Tego nie można powiedzieć o każdym inwestorze. Więc argumentacja, którą przedstawiła dyrektorka tej firmy, jest przekonującą dla mnie, bo ona powiedziała, dlaczego my jesteśmy w Polsce. No ale ja mógłbym powiedzieć, a dlaczego nie ma Intela, dlaczego fabryka Intela nie powstała. Znaczy, wtedy, kiedy mówimy o działaniach firm technologicznych, które sięgają po młodych, zdolnych, pracowitych, ambitnych, młodych Polaków, to nie wątpię, że to jest ogromny zasób, którym my rzeczywiście nadal dysponujemy i po który sięga mnóstwo wielkich korporacji, tworząc tu centra biznesowe. Tyle tylko, że dziękując, rozumiejąc, zachęcając i zapraszając, powiedzmy sobie, my potrzebujemy dużych firm, które także są firmami technologicznymi i wytwórczymi. A ten zasób, o którym pan mówił, tych młodych Polaków, dobrze wykształconych specjalistów, on się może wyczerpać. No, ja bym W wyniku tego, co państwo prezentują, bo przecież ten indeks wiarygodności ekonomicznej Polski dotyczy szeregu sfer, także tego, w zasadzie jak się tutaj żyje Polakom, czy jakie są warunki do prowadzenia biznesu przez polskie firmy. Tak, ja bym tutaj raczej mówił o czymś innym, a mianowicie o naszym systemie kształtowania kompetencji, systemie edukacji, o naszej przedsiębiorczości i zaradności. Więc co do tego, że kolejne roczniki młodych Polaków spełniają te cechy, które skłaniają biznes do przyjścia i zatrudniania ich, nie ma co wątpić. Jest 500 tysięcy osób pracujących w centrach biznesowych. Polska jest tutaj zagłębiem tego rodzaju firm. Pod warunkiem, że nie wyjadą. Pod warunkiem, że nadal będziemy podnosić tak mocno kompetencje, że nowe generacje technologii, do których one będą potrzebowały nowych ludzi, będziemy mogli zaspokoić. Tylko ja nie mogę zapomnieć, że te kolejne roczniki
przeszły reformę edukacji pani Zalewskiej, kuratele pani kurator małopolskiej, a nauczycieli kształci obecnie Uniwersytet Pedagogiczny, a wszyscy przechodzą szkołę pana ministra Czarnka. To są gorzkie słowa, ale ja uważam, że my w tej chwili, robiąc to, co robimy w edukacji, my spychamy nasze szanse rozwojowe, obniżamy te szanse rozwojowe. I z tego punktu widzenia jakość usług publicznych w edukacji słabnie i to jest poważny problem, bo w przyszłości takich inwestycji po prostu jak ta, o której mówimy, Microsoftu, nie będzie. Państwa indeks wiarygodności ekonomicznej Polski w tym roku był porównywany z indeksami państw Grupy Wyszehradzkiej. No tutaj nie wypadamy najlepiej, ale ja mam takie pytanie, czy może nie należałoby się mierzyć z innymi krajami Europy Zachodniej, Szwecją, Niemcami? To było dla nas chyba też bardzo ważne. Jak wyglądamy na tym tle? Ta edycja naszego indeksu jest druga edycja. Tym się różni, że nie pokazujemy tylko danych dla Polski, ale pokazujemy je porównawczo z tymi trzema krajami naszej grupy rówieśniczej. Moją intencją, kogoś, kto koordynuje pracę tego zespołu ekspertów, jest włączenie kilku krajów Unii Europejskiej z zachodniej, powiedzmy, czy północnej części Europy. Nie chcę przesądzać, które to powinny być kraje, ale wydaje mi się, że takie jak Hiszpania, Włochy, Niemcy czy Holandia, to są kraje, które po pierwsze są naszymi dużymi partnerami gospodarczymi, po drugie także są relatywnie dużymi gospodarkami, więc to porównanie z nimi byłoby uzasadnione i nie wykluczam, że w trzeciej edycji do tego, co mamy, dojdzie jeszcze jeden zestaw danych porównawczych. Jak pan sądzi, czy to owoce waszej pracy będą w jakiś sposób brane pod uwagę przez polityków obecnych czy władzy przyszłych, którzy dojdą do władzy? Ja tego nie wiem. Chciałbym. Po to prowadzimy działalność, którą ja nazywam ekspercko-obywatelską, żeby dostarczać poprzez analizę danych, dostarczać wiedzy. I to jest wiedza, która nie jest adresowana do konkretnego polityka czy konkretnego ugrupowania, a nawet nie tylko do polityków, także do menadżerów, także do obywateli. W tym sensie staramy się, żeby to było udostępniane na forach takich jak EKF czy Open Eyes Economy Summit. Staramy się, żeby od samego początku było to powszechnie dostępne, bo to jest w otwartym dostępie. Publikujemy te dane i otwieramy się na wszelką dyskusję i komentarze, tak jak to miało miejsce tutaj na EKF-ie, tak? Także na krytyczne opinie na temat wyników tych naszych analiz. Natomiast kto i jaki z tego zrobił użytek, to jest sprawa, na którą ja bezpośrednio wpłynąć nie mogę. Mogę tylko, starając się o swoją wiarygodność i mojego zespołu i rzetelność i profesjonalizm, dbać o to, żeby po prostu to było, tak powiem, analizowane, nie przyjęte na wiarę, a analizowane, bo to oznacza, że jak zaczniemy trochę inaczej myśleć o naszych problemach, nie lekceważąc osiągnięć, no to będziemy moim zdaniem w stanie utrzymywać nasz sukces gospodarczy, bo on jest niewątpliwy.